Kochani rodacy, zapoznamy się dzisiaj z logiką, którą nasz kochany odkrywca kieruje się podczas swojej pracy. Zobaczymy, jak pięknie przechodzi z tematu oszczędzania żywności na temat RIZE. Zaczynamy. Ja nie jestem zwolennikiem marnowania żywności. Nie zdarza mi się, żebym chleb wyrzucił albo cokolwiek. Także nigdy mi się nie zdarza, słuchajcie, żeby pojechać do jakiegoś marketu i kupić na zapas jakichś tam, nie wiem, kilkudziesięciu produktów, które może zjem, ale najpędzej je wyrzucę. Także to jest przerażające. Gdyby udało się w jakiś sposób to ograniczyć. Zachęcam właśnie do świadomego gospodarowania, słuchajcie, i wodą, i produktami żywnościowymi. Był taki projekt właśnie w latach 30. w Europie oszczędzania żywności. Już wtedy zaczynano oszczędzać żywność, mimo że w niektórych krajach był głód, tak jak na Ukrainie, ale to był celowo wywołany przez Stalina, żeby Ukraińców zagłodzić. Jednak żywności, słuchajcie, jeżeli chodzi o Europę, gdyby nie wojny i polityka, szczególnie kościoła, głodu by nigdy nie było. Jesteśmy samowystarczalni, jeżeli chodzi o produkcję, słuchajcie, żywności. No, spichlerzem Europy była nazywana Ukraina, 2 miliony ludzi z głodu tam zmarło. My w Polsce, słuchajcie, mamy też nadprodukcję żywności. No temat, może ktoś powie, nie mający nic wspólnego z kompleksem RIZE, z II wojną światową. A no ma jak najwięcej. Słuchajcie, budowanie podziemnych kompleksów wiązało się z produkcją żywności dla tych, którzy będą pod ziemią. Zobaczmy, jak niewiele trzeba naszemu eksploratorowi, żeby dowolny ślinotok zakończyć nawiązaniem do RIZE. Marnowanie żywności, zapytacie? Tak, bo w RIZE jedli. Jakież to proste. A może wy, drodzy widzowie, podpowiecie naszemu patohistorykowi, co jeszcze można połączyć z tematem RIZE. Kończąc, zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału, bo wielkie misterium już trwa, a wielkie otwarcie wrót tuż.